absurdem, powiem to zupełnie otwarcie, i koszmarnym błędem taktycznym jest wystawianie tej piłki PiS-owi, bo nie wymienia się zamków z łamywaczem. Wielokrotnie o tym mówiłem też w kampanii wyborczej, kiedy pojawiały się propozycje zmiany konstytucji w takiej czy innej konfiguracji, żeby przeprowadzić w ten czy inny sposób wybory. Nie zmienia się zamków z włamywaczem. To są ludzie, którzy jeżeli otworzy się furtkę do zmiany konstytucji, natychmiast zapakują tam coś a la Ziobro. Nie wolno otwierać im takich furtek. Nie wolno zmieniać konstytucji z ludźmi, którzy te konstytucje mają w końcowym odcinku przewodu pokarmowego. Nie wolno nawet im na to pozwolić, że możemy mieć taki pomysł, żeby te konstytucje z nimi zmieniać. To nie są ludzie, z którymi można zmieniać konstytucję i wielokrotnie tego dowiedli. Natomiast trzeba też powiedzieć, że dzisiaj płacimy skutki kompletnej niefrasobliwości. Nie tylko Platformy, ale też PSL-u, Lewicy. Oczywiście, że sprzed wielu lat, kiedy nie wyobrażaliśmy sobie, że taka sytuacja jak na przykład rozmowa o polexicie może mieć miejsce. Ale jednak prawo uchwalone w 2010 roku właśnie głosami przedstawicieli tych partii, to ono, i o tym się przecież mówi od miesięcy, ułożyło tak sytuację, że dzisiaj z Unii Europejskiej można wyjść, uchwalając ustawę zwykłą większością głosów w Sejmie. Jest takie prawo dotyczące umów, konwencji międzynarodowych z 2000 roku. W 10 się nim zajęto i była poprawka Senatu, która mówiła, że wyprowadzenie z Unii Europejskiej, polexit, musi być przegłosowane przez 2/3 Sejmu i Senatu przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i senatorów, a więc niezwykle poważna większość. I taka poprawka była w grze. Ale głosami wspomnianych trzech partii czy trzech frakcji, nie tylko zresztą ich, została odrzucona. Mieliśmy możliwość wprowadzenia do polskiego systemu prawnego takiego zabezpieczenia naszego bycia w Unii Europejskiej, że nie musielibyśmy dzisiaj rozmawiać o zmianach konstytucji. I dzisiaj sytuacja jest taka, że jeżeli Morawiecki chciałby wyprowadzać Polskę z Unii, oczywiście deklaruje się, że nie chce, bo ma w tym finansowy interes, ale kto ich tam wie, wystarczy zwykła większość, tak jak do każdej ustawy, a później przeprowadzenie tego dalej ścieżką legislacyjną.